strony Addikson i witam wszystkich na moim kanale. W tym odcinku omówię zasady turnieju weekendowego UEFA Champions League. Pokażę moje składy, znaczy moje składy, no bardziej będę grał na głównym kontem, drugie konto po prostu, no na ten turniej porzucam, nie będę w ogóle na nim grał. No i tak, w tym momencie wyświetla wam się lista ostatnich subskrybentów. Jeżeli jesteś nowy na kanale i to oglądasz, zostaw suba, to w następnym odcinku na pewno się tu pojawisz. No i chyba zaczniemy od razu od omówienia tego owego. Dobra. I tak lecimy. Turniej będzie, no na zasadzie praktycznie takich jak był. Były runda ćwierćfinałowa. Po prostu mecze bez limitu. Graczy też 6 trzeba mieć. I tutaj wzrasta max overall składu do 100. To jest po prostu no o wiele lepiej, bo nie będzie trzeba tak mocno składu obniżyć, tylko będzie można go bardziej podboostować po prostu. No też pokażę mój skład, bo już praktycznie zbudowałem go i pewnie nie będę zmieniał formacji, tylko będę grał to takim składem, jakim zrobiłem po prostu skład na ten turniej. No i tak, co tu jeszcze? Nie będzie właśnie tych biletów wstępu, czyli no jak było tam chyba 6 biletów albo 100 gemów za wejściówkę po prostu, to tego już nie będzie. No to też jest w sumie też i dobrze, bo nie będzie trzeba marnować staminy. Też staminy też nie będzie trzeba zbierać praktycznie, że oglądasz reklamy, bo po prostu tej stówy ciężko rozwalić, bo zagrasz 2 mecze, to praktycznie jedna stamina się zwraca. Co tutaj jeszcze było powiedzieć? No chyba od razu lecimy w główną zakładkę, obstawię też mecze, bo dzisiaj już pierwsze mecze będą rozgrywane. Oj, nie tutaj. Po prostu pierwsze już mecze będą rozgrywane. Dzisiaj Tottenham, Ajax, a jutro Liverpool, Barcelona. No obstawię tak pierwszy, no od razu dzisiaj obstawimy mecze, no to tak powiem, że obstawiam na Ajax, no po prostu koń tego turnieju, tej edycji normalnie, tak samo jak w tamtej edycji był Liverpool, to też stawiam tutaj bardziej na Ajax. No Tottenham gra u siebie ten pierwszy mecz, to zależy jak tutaj Ajax odpali, bo może być tak, że odpuszczą po prostu, znaczy odpuszczą, no będą walczyć, na przykład Tottenham wygra 1-0, Ajax pokaże klasę po prostu i wyeliminuje Tottenham, też może być taki scenariusz. No tutaj drugi mecz tutaj już no bardziej zacięty będzie, Liverpool, Barcelona, ten mecz będzie jutro, to też tutaj obstawiam, no pewnie Barcelona awansuje, ale obstawię na Liverpool, też jestem za Liverpoolem, chcę, żeby był finał Ajax, Liverpool. Też macie w prawym górnym rogu ankietę, na kogo wy postawiliście dzisiejsze mecze. Też możecie zagłosować. I tak, no tutaj rewanże. No i tak, 21 dni, czyli też turniej będzie 3 weekendowe. No jeszcze nagród, jakie rozpiska nagród, też to no sam nie wiem jaka jest na poszczególne weekendy, ale już jak jacy gracze będą, to już też macie teraz wyświetlone, kto będzie właśnie. Jakie nagrody będą, jacy gracze, no na końcu ta ikona Prime Van Bastena, po prostu będzie trzeba lecieć po niego. No nie popuszczę, no muszę mieć to drugą Prime ikonę, będzie trochę też nawalania, ale teraz bardziej to rozłożę po prostu, żeby równo w każdy weekend grać po te 1000, żeby nabijać na tydzień tych punktów właśnie UCL. To też zaraz tutaj pokażę, jacy gracze będą w właśnie półfinałach. Tu też macie wyświetloną listę. No i najlepszą kartą, jaka będzie dostępna, to właśnie Van Basten, ale z graczy z UEFA Champions League. To będzie Salah, 98 overall. On, do tego będzie też Neymar. No nie wiem, czemu tutaj się znalazł Neymar, jak już PSG dawno odpadło. No ale jest Neymar, 97 overall. No jest dużo kart po prostu. Son jeszcze jest 97, Coutinho 96. Kto tu jeszcze z takich ciekawszych? Courtois 96, overall też, Real już poza turniejem. Z Ajaxu też De Jong jest, 94 overall, obrońca. No dużo po prostu, no też ciekawe jaka będzie rozpiska, ale pewnie Salah będzie w ostatni weekend, tak samo jak De Bruyne był, 98. No w pierwszy weekend to pewnie będzie Courtois, ale no jeszcze sam nie wiem, po prostu jeszcze nigdzie żadnej rozpiski nie widziałem, jacy gracze będą dostępni po prostu. No tak, i też będzie jeszcze gracze z Ligi Europy, to też macie teraz wyświetlone, kto będzie. No będzie Kante 93, Ramsey 93, Iwobi 92, Pedro 92. No tutaj 8 masterów, no i kilka
Elite jest też, no to nawet jest też fajnie, no. Tutaj jeszcze będzie też Knockout Pass, który teraz będzie się odświeżał po prostu co tydzień, będą inne nagrody, nie to jak było właśnie w ćwierćfinałach, że kupujesz za te 48 zł i masz przez cały czas te same nagrody, znaczy raz możesz po prostu je odebrać, a drugi raz już nie ma szansa, a teraz to będzie tak, że przez 3 weekendy te nagrody będą się odświeżać, czyli będzie można, jak będą skillboosty, to będzie po prostu, będzie można odebrać 3 razy po prostu. Teraz to będzie się opłacało kupić pasa też, myślę, nad zakupem. Też będzie Dabbert, którego nie wiem, czy będę kupywał. Zobaczę, jak to będzie, bo jak kupiłem ostatnio Doblera, to nabiłem 28,5 tysiąca tych właśnie knockout KO point. No to zobaczę teraz, czy kupię. No w skillboosty też bym poszedł z miłą chęcią w skillboosty, ale chcę gracza odebrać po prostu, gracza. Co tutaj jeszcze? Właśnie teraz przejdziemy do składu, bo tutaj mając teraz to też 6 graczy za 6 graczy, 12 bonus punktów po prostu, no i za wygrano będzie pewnie 20, tak samo jak na, no będzie też po prostu levele od 1 do 7, też tutaj mając jednego gracza 2 punkty właśnie półfinałowe, za dwóch graczy z ataku 4 punkty, no i najlepiej mieć po dwóch graczy z ataku, pomocy i obrony. No ja też już zbudowałem skład, to też teraz pokażę wam, jak ten mój skład prezentuje się, jaka formacja. Jak mówiłem, nie będę pewnie zmieniał, będę grał na tą formację, co teraz wam pokażę. Formacja 5-2-2-1, to nawet aktywuję ją. Napad Ronaldo, Toty, Insigne, czyli pierwszy gracz UCL i Douglas Costa. No napad po prostu na full skill boostach, bo po prostu no ciężko byłoby mi podbić właśnie na stówkę, bo trzeba mieć 100 overall, znaczy można mieć oczywiście jaki chcesz overall, na przykład 8,95, ale kurde, każdy gracz pewnie będzie miał stówę, to też na stówę po prostu, jak lecieć od razu, to od razu na stówę. I tak, pomoc, tutaj mam dwóch graczy też z UCL, Soares i Brahimi. Czyli już atak mam dwóch, Insigne i Soares, to jest dwóch moich graczy UCL z napadu. Pomoc, czyli Brahimi i El Shaarawy. No i obrona, Smalling i Alexandro. Na środku Zanetti, zobaczę jak im się będzie grało na tym, bo on ma 140 markingu. Jeżeli nie, tutaj trochę zrobię zmian, bo kurczę, im grałem dzisiaj kampanię, te mecze weekendowe, nasze weekendowe, no po prostu w kampanii kurczę, no weekendowe te mecze po prostu grałem, to po prostu on tak wywija na tym boisku, że masakra, on jak napastnik i to o wiele lepiej, no na stówę to po prostu on jest bestio. Zobaczę jak on będzie w obronie ten grał, czy będzie dużo miał odbiorów, no jeżeli nie, no to jego gdzieś tutaj wrzucę na za Insigne, czy jak to zrobię, jeszcze zobaczę jak to będzie. No na razie Zanetti na samym środku, obrona Acerbi czy Akarbi i Smalling na bramce Viviano. Też jak myślę go podbić, bo Onane kupię, sprzedam pikę, to myślę Onane tutaj kupić 4 sztuki, no też trochę expa mam, to na 97, na 98 Viviano podbije, żeby mieć po prostu jak najlepiej podbitego bramkarza, najlepszą obronę mieć, atak tak samo, no jeszcze pomoc też niczego sobie, no po prostu niektórzy będą na pewno w skillboosty szli, ale ja będę szedł o drugą prime ikonę. Czy się uda, czy nie, no to będzie ciężko powiedzieć, bo trzeba 500 meczów około wygrać, żeby odebrać Van Bastena. No na Zanetti'ego trzeba było 460, coś koło tego, wygrać na Van Bastena około 500. No to wystarczy po dziennie grać po 50, znaczy no wygrywać 55 meczów na w ciągu 3 dni. Czyli liczę to teraz piątek, no piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, to nabić te 4500 punktów, no to swobodnie za 3 weekendy się uda odebrać Van Bastena. No tak będę dążył, żeby równo na każdy weekend grać, że nie, także pierwszy weekend odpuszczam, drugi trochę tam gram więcej, żeby ten, a w ostatni naciskasz kurde kolejne 6000 czy 7, jak miałem teraz ostatnio. No to jak mówiłem, będę starał się od Van Bastena leciał. Ronaldo pewnie wymienię. No trzeba wymienić, bo po tym Ronaldo gram od
Toty praktycznie, czyli już też zmienić chcę go. No i tak, na ten odcinek byłoby to tyle. Jeżeli on się spodobał, zostaw łapkę w górę, subskrypcję odcinka. Yo.